relikwia księdza Jana Sochonia, Janusza Pasierba, sposób świecki, Mirosława Dzienia, czy naszego zeszłorocznego laureata Piotra Klimczaka, piszącego oszczędne, aforystyczne wiersze zawieszone gdzieś między milczeniami kontemplacyjne. Na pewno to jest tutaj Księgarnia Świętego Jacka, pięknie starannie, ale również wydawnictwo Bernardinum, poziomu nadziei dana twórczość się przyczynia. I ten poziom nadziei, jaki nam daje twórczość księdza Jerzego Szymika, to jest poziom najwyższy dwóch znaczeń. Ci, którzy o tym poziomie nadziei wcześniej pisali, nie precyzowali, czy chodzi o poziom intelektualny, czy chodzi o intensywność. W wypadku twórczości księdza Szymika to jest jedno i drugie. To jest najwyższy poziom intelektualny, taki na poziomie teologii. Najwyższy poziom intelektualny filozofów, erudytów, nowoczesnych, odważnych, samodzielnie myślących. A jednocześnie jest to bardzo intensywna nadzieja, nadzieja, która zawieść nie może. I bardzo serdecznie gratuluję, proszę księdza. Naprawdę.